Dzień dobry, u nas od rana pachnie w kuchni bolognese. Czekajcie, czekajcie, zaraz będzie tutaj widać lepiej. O proszę, takie zapachy od rana. Dzisiaj nie witam się kawą, tylko witam się takimi pysznościami, które będą na obiad. Jestem oficjalnie już po tej drugiej stronie. Witam się z wami bardzo serdecznie. Za moment ruszam w jedno z najpiękniejszych miejsc świątecznych w Warszawie. Ale nie sami. Będziemy tam jeszcze z jedną parą. Dokładnie. Słuchajcie, wy ten vlog widzicie w Mikołajki. Tak umówiłyśmy się z Magdą, że wstawimy te filmy. Jedziemy właśnie do Flora Point, słuchajcie, tam spotkamy się na miejscu, znaczy w sensie tak, ja i Massimo jedziemy do Flora Point i na miejscu spotkamy się z Magdą i z Krzyśkiem. I tak spędzimy dzisiejszy poranek, będziemy się nastrajać świątecznie i mam nadzieję, że uda nam się również Was nastroić świątecznie. Także słuchajcie, zmykam, ubieram się, Massimo już wyszedł, specjalnie na tą okazję zrobiłam sobie kucyk, który Magda uwielbia. O! I widzimy się już na miejscu. Dzień dobry, ja specjalnie dla ciebie, kochana, zobacz, tak, zrobiłam twój ulubiony kucyk. Ja cię na parkingu po tym poznałam. Patrzcie, ja mam bilety. Bilety gotowe, kamery mamy. Znalazłyśmy fajne lustro. O proszę, jaki look. Gotowa jest. Ale popatrzcie na to, Magda ma na sobie sweterek z Reserved. Tak jest, to jest nasza, chciałam powiedzieć, że to jest pamiątka spotkania z tobą, ale później go zamówiłam. A poza tym Magda ma fajny pomysł na pamiątkę z tego spotkania dzisiejszego, ale na razie wam nie zdradzę. Musicie oglądać vlog u Magdy, to tam wszystkiego się dowiecie. Jesteś gotowa, moja droga? Jestem gotowa, kawy nie piłam, ale pingwin, chodźmy, zobacz. Tak pięknie. No, pingwin na nas czeka. Czy ty jesteś tutaj pierwszy raz? W tym roku tak, ale ogólnie to nie. Ach. Tylko, wiesz co, miałam jakąś przerwę 2 lat, tak mi się wydaje, i to się strasznie rozrosło. Bardzo. Ja to już na zewnątrz widzę, jak to się rozrosło, więc bardzo. Jestem strasznie ciekawa, co tam będzie. Od razu przy okazji, słuchajcie, informujemy, że w tym roku wstęp do miasteczka we Flora Point jest płatny 20 zł od osoby, ale jeśli będziecie robić zakupy, to później przy kasie odejmują wam tą kwotę. Dobra, idziemy! Zobaczcie, kochani, co my tutaj mamy. Ostrygi. Jest, proszę, moj chardon. O, żeby nie było. Pięknie, po prostu pięknie, a my zabieramy was, o właśnie, tu do środka. Słuchaj, Massimo, ile 7 tysięcy kosztuje? Bierzemy go do domu? Tylko. Ależ tu jest pięknie w tym roku. Magda, wsiadaj tam do tych sań, zrobię ci takie ładne ujęcie. Proszę bardzo, pomachaj jeszcze tak, wiesz, jak królowa. Jak Mikołajka. O, właśnie. O. Jak to się rozrosło? No pięknie jest, pięknie. Tylko nie płacz. Wszędzie są ceny, to jest mniej pięknie. Magda, gdzie jedziemy? Do Laponii. Jedziemy szukać świętego Mikołaja, bo byłyśmy bardzo grzeczne, a nie mamy jeszcze żadnych prezentów. Ale mamy chłopaków z nami, więc może nam jakieś dzisiaj sprawią. To jest. Tylko niech nie patrzą na ceny. I oby nie grzejnik. Nie no, Massimo planuje wynieść grzejnik. No jest głodno, to wiesz. Jest zimno, ale to dobrze, bo jesteśmy ciepło ubrane, więc lecimy dalej. No, pięknie jest. Yeah, spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. 'Cause I missed you so, I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Magda, jak wrażenie? Jest pięknie, ja nie wiem gdzie tutaj, słuchajcie, ja wszystkiego stąd potrzebuję, no zobacz, te cekiny. Myślałam, że tą panią. Absolutnie wszystko. A, no właśnie, myślałam, że panią sobie do domu zabierzesz. Tak, tak, posadzę na pasażera. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill, isn't this how it's supposed to be?
to be, making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close, forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be, making our Christmas memories? My house with Christmas lights, so you should come back home to me. And when we wake up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you, baby. This year it's just gonna be you and me. Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close, forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be, making our Christmas memories? Oh, oh, la 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 la. Oh, 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 la 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 la. Making our Christmas memories. Yes, these are the good times with you. Don't even care what we do if I spend it with you. Just you and nobody else. It's so good to see you again, to see you again. Baby, this year it's just gonna be you and me. Christmas memories. Oh, la da da da, making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Magda, czy ty idziesz już do kasy? Mamy do wyboru ciasto, laska albo cukierek. Pamiętasz, kiedyś były takie cukierki Alpenlila? Tak. Właśnie. Ten jest piękny. Pasuje ci idealnie do swetra dzisiaj. Bierz go. Super, jest naprawdę fajny. I taki mięciuśki. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. Cause I missed you so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close, forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh, la da da da. Słuchajcie, my już jesteśmy po. Magda, jak wrażenie? Jest absolutnie przepięknie. Tak jak mówiłam, mnie tu 2 albo 3 lata nie było. Bardzo widać, jak flora się rozrosła. Szczerze, moim zdaniem warto. Ja wiem, że teraz jest, wiecie, w sieci nagonka na florę, że bilety są płatne. Naprawdę warto. Nie znajdziecie takich dekoracji. No, możecie też, wiecie, kupić je sobie do domu, ale nie znajdziecie nigdzie, w żadnych centrach handlowych czy w żadnych sklepach. Tak
dużej ilości dekoracji, tak pięknych aranżacji, no totalnie jakościowych też, bo tu jest bardzo dużo, słuchajcie, takich naprawdę, no może ceny są wyższe, ale jakościowo zdecydowanie lepsze niż na przykład, nie wiem, z Oshą, z Carrefoura, i to widać nawet po tych poduszkach. Tak. No te poduszki, słuchajcie, tam szwyrówniutkie, czuć, że to taki mięsisty, fajny, miły materiał. Coś pięknego, ja jestem zachwycona, słuchajcie, tu chodziłam, no jak dziecko w sklepie z cukierkami. A jakie to fajne, słuchajcie, stoimy sobie właśnie na tle kuchni, proszę bardzo. Z myszkami, świnkami, co tutaj, wszystkim, co tutaj jest. Wszystko jest. Mam nadzieję, że podobał Wam się taki początek tego dzisiejszego vloga z Magdą. Proszę bardzo, ja Flora Point. I udało nam się wprowadzić Was w taki świąteczny już klimat. Bo nas chyba bardzo, nie? Oj, bardzo. Sami się wprowadziliśmy. Oj, bardzo, bardzo. Pięknie jest. Wracamy do domku. Kochanie, jak Ci się podobało? Piękna, ma bardzo zimno. No, bardzo zimno, słuchajcie. Kurde, nie wiem, ile jest stopni, ale jest dzisiaj potwornie zimno. I żeśmy chodziliśmy tam po Flora Point. Oczywiście wszyscy, słuchajcie, nie tylko my, ale generalnie wszyscy, którzy tam byli. Zimno. No, bo to, słuchajcie, to jest. Flora Point jest sklepem ogrodniczym. I chodzi się generalnie na zewnątrz, więc jednak no zimno jest. Och, zniknęłam, poczekajcie, jestem. Więc generalnie zimno jest. Później oczywiście napiliśmy się kawki, gorącej czekolady, ale mimo wszystko zimno. A śmialiśmy się cały czas o ten grzejnik i Massimo, bo jak wchodziliśmy, to oczywiście Massimo pierwsze co zrobił, to dopadł grzejnik i się przy nim rozgrzewał, ale dekoracje piękne, co? Piękne, jak co roku, po prostu pięknie, naprawdę wyjątkowo. Flora Point to jest jednak Flora Point w okresie świątecznym, także super. Jedziemy teraz do domku i będziemy szykować obiad, tak? Tak. Ale wiesz co, zahaczymy jeszcze może o garaż i weźmiemy trochę dekoracji świątecznych w domu. Co ty na to? Może być. Słuchajcie, muszę dzisiaj wieczorem zająć się tym. Nie pytajcie. Cała masa rzeczy, moje przenośne biurko, że tak powiem. Notesy, badania, muszę to wszystko ułożyć, ogarnąć, bo po prostu nie mogę na to patrzeć. A wychodzę z założenia, że jeżeli mamy wszystko ładnie usystematyzowane, ogarnięte, zorganizowane, to oczywiście praca też będzie o wiele lepsza, więc zabieram się za robotę. No i zobaczcie, teraz przynajmniej to jakoś wygląda, a nie to co wtedy, wszystko ułożone, zorganizowane i mam to, mamy to, proszę. Przygotowałam sobie, jak widzieliście przed chwilą, moją kuleczkę, w której był właśnie Nesquik, ale widzę, że tak się świecę tu, o, odbija, bo nałożyłam sobie olejowe serum na twarz, więc wybaczcie, ale będzie to tak wyglądało, jakbym miała na sobie maskę. Co chciałam jeszcze powiedzieć, to, że te kuleczki czekoladowe, które mają w środku zawartość np. właśnie kulek Nesquika, pianki, czekoladki i tak dalej, to jest takie moje guilty pleasure wieczorową porą w przepięknym moim ulubionym kubku od Villeroy & Boch.
chyba tak, tym porcelanową, który kupiłam sobie w zeszłym roku, więc idealny na okres świąteczny. Ale zanim się z Wami pożegnam, mam nadzieję, że w ogóle to był dla Was taki przyjemny dzisiaj vlog, daily vlog, że dobrze Wam się go oglądało. Chciałabym jeszcze podsumować jedną sprawę. Otóż w ogóle to jest niesamowite, ta siła przyciągania i nie tylko. Słuchajcie, jak wracaliśmy z Flora Point, to napisały w ogóle dwie osoby do mnie na Instagramie, wysłały mi wiadomości, bo pojawił się artykuł gdzieś w necie właśnie na temat tego, że Flora Point wprowadziła bilety po 20 zł na wejście do sklepu. No i piszecie do mnie, co ja o tym myślę i tak dalej. I co prawda ja już tutaj poruszyłam dzisiaj z Magdą ten temat, ale wiecie co, chciałabym jeszcze do niego się odnieść. Ja wiem, że to jest coś nowego i dla niektórych może to być skandaliczne, że sklep wprowadza bilety na wejście za 20 zł. Ale słuchajcie, tak naprawdę to jest biznes i w biznesie tak jest, że trzeba na wszystko uważać, na wszystko patrzeć i nie tylko. Słuchajcie, sama prowadzę firmę i wiem, jak to wygląda i każdy, kto prowadzi jakikolwiek sklep, jakikolwiek biznes, ma swoją własną działalność, będzie doskonale wiedział, o co chodzi. Bo przez wiele, wiele lat właśnie Flora Point zasłynęła z tego, że robiła te cudowne dekoracje. One się pojawiają w święta, właśnie na przykład w święta Bożego Narodzenia, pojawiają się na Wielkanoc i też w różnych innych okresach roku. Niesamowite dekoracje. Dekoracje, które przyciągają naprawdę, słuchajcie, masę ludzi. Właśnie między innymi ze względu na to, że są takie wyjątkowe, że to są przepiękne wystawy. Wystawy, których tak naprawdę nigdzie indziej nie ma. I fakt. Rzeczy we Flora Point są naprawdę bardzo drogie. To są ceny nie dla każdego. Nie każdy może sobie pozwolić na takie ozdoby. I rzeczywiście nawet ja, nawet osoby, które mają więcej pieniędzy, czasami jak z nimi rozmawiam, to mówią, nie no słuchaj, zapłacić za dziadka do orzechów 7 tysięcy to jest gruba przesada. Chodzi mi tutaj o takiego wielkiego, wielkiego dziadka, który można sobie udekorować na przykład wejście do domu. Ale są takie osoby, które wydadzą takie pieniądze i są takie osoby, które pojadą i kupią ozdoby świąteczne we Flora Point, mimo tego, że bardzo dużo kosztują. Ale nie oszukujmy się, wiele, wiele osób do tej pory jeździło do Flora Point, żeby popatrzeć na te dekoracje, żeby zobaczyć, jak one wyglądają, żeby posłuchać tych śpiewających reniferów, żeby zabrać tam ze sobą dzieci, które poczują tę świąteczną atmosferę. Już nie mówię o tym, że tam się zjeżdżało mnóstwo influencerów, mnóstwo osób, które robiły sobie zdjęcia, które nagrywały filmiki, zresztą ja też. Co roku pokazywałam Wam Flora Point, jak wygląda, jakie są przepiękne dekoracje. I jako właściciele tego sklepu nie dziwię się, że wprowadzili coś takiego jak bilet wejścia, bo wiele osób tam przyjeżdża, wchodzi za darmo, ogląda, dotyka, już nie mówiąc o tym, że niszczy, bo coś upadnie, bo coś się przewróci, bo biegają dzieci, bo coś się zadrapie i tak dalej. Więc mnóstwo takich rzeczy, które się niszczą, gdzie sklep jest na tym stratny. Ludzie przyjeżdżają, nic nie kupują, wychodzą i koniec. I okej, to zawsze była atrakcja, ale co roku ta atrakcja jest jeszcze lepsza. Co roku jest więcej, jest jeszcze bardziej wyjątkowo. Więc słuchajcie, nawet te 20 zł, które od każdej osoby, która nic nie kupiła, przyszła sobie popatrzeć, pokryje szkody, które tam się zdarzą, tak? Same szkody, to już jest dobrze, chociaż i tak mogę się założyć, że naprawdę, uwierzcie mi, te 20 zł na wejście to wcale nie jest dużo. Ja rozumiem, że ludzie są oburzeni, że jak można płacić 20 zł, kupować bilet, żeby wejść do sklepu. No można, bo to nie jest taki zwykły sklep i to nigdy nie był zwykły sklep. Więc nie dziwcie się, że tak jest. A powiem Wam też taką ciekawostkę, bo dzisiaj Massimo właśnie mi powiedział, że gdzieś przeczytał w jakimś włoskim portalu,
że to niedługo będzie normalne, że jeżeli będziemy coś chcieli, to będziemy musieli za to płacić, bo gdzieś w Stanach jakiś sklep wprowadził przymiarki butów za jakąś tam kwotę dolarów. Czyli jeżeli chcesz przymierzyć sobie buty, to musisz za to zapłacić. Jeśli kupisz te buty, to ta kwota zostanie odliczona, ale jeśli ich nie kupisz, no to ta kwota pójdzie na pokrycie czegoś. I słuchajcie, to naprawdę nie jest głupi pomysł, bo ile razy wam się zdarzyło, że jesteście gdzieś w jakimś sklepie i mierzycie buty, gdzie jeden z tych butów jest większy od drugiego, jest bardziej wygnieciony, rozszerzony i tak dalej. No, każdy z was na pewno miał taką sytuację. Już nie mówiąc o tym, kiedy są na przykład jakieś wyprzedaże albo kobiety, ja tego nigdy tego nie zrozumiem. Zawsze wam o tym mówiłam i nigdy tego nie zrozumiałam. Jak można niszczyć rzeczy w sklepach? Urwane guziki, rzeczy pobrudzone, białe jakieś tam bluzki, ufajdane podkładem. Dziewczyny, no po prostu idziemy gdzieś na wyprzedaży, na przykład do Zary. Wszystko porzucane gdzieś tam, tak. Na ziemi, na podłodze, na wieszakach, pozaciągane, urwane guziki. No ludzie, przecież to się w głowie nie mieści. Jak można tak nie szanować czegoś? Więc ja jestem absolutnie na tak, jeśli chodzi o Flora Point. Bardzo mi się podoba ten pomysł, że zostały wprowadzone bilety, jak najbardziej. Nie jest to nie wiadomo jak wielka kwota, szczególnie dla warszawiaków. Nie oszukujmy się, czekajcie, muszę się napić, bo mi tutaj pachnie tą czekoladą i Nesquikiem. Jakie to jest dobre. Jakie to jest dobre, powiem wam. Jakie to jest dobre. No, także takie podsumowanie, jeśli chodzi o Flora Point. Miałam w sumie o tym nie mówić, wiem, że chyba Magda będzie też poruszała ten temat u siebie na kanale. Ale stwierdziłam, że jednak muszę, bo się uduszę i gdzieś tam to w środku miałam. Jeszcze dzisiaj nawet parę razy z Massimo rozmawialiśmy na ten temat. A powiem wam, że jak wróciliśmy z Flora Point, Massimo w ogóle był totalnie zmarznięty. Powiedział do mnie, że nie chce nigdzie więcej jechać, jedziemy do domu, bo pojedziemy na obiad, bo jest mu zimno. Więc przyjechaliśmy, zjedliśmy obiad. Jeszcze po obiedzie ucięliśmy sobie drzemkę pół godziną, a ja później go zostawiłam, bo były mecze. I pojechałam do moich rodziców, posiedziałam trochę z rodzicami, napiliśmy się herbatki, pogadaliśmy. No i jak już widzieliście, zabrałam się trochę za ogarnianie tych moich rzeczy i trochę mi zeszło nad tym, bo to tak niepozornie wygląda, jeśli chodzi o organizację, ale trzeba było to wszystko rozłożyć do odpowiednich segregatorów, to co było niepotrzebne wyrzucić, podrzeć, przypisać parę rzeczy do nowego notesu. Także mam to już ogarnięte, z czego się bardzo cieszę. No, więc kończę ten mój dzisiejszy wywód. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, za to, że byliście tutaj po raz kolejny i miło spędziliście czas. Mam taką nadzieję. Widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, buziaki, pa!